Hej, siemanko, z tej strony Mutu, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Nowy kebab się otworzył w Kielcach a la Andy na ulicy Żytniej, także sobie dzisiaj go sprawdzimy. No powiem wam, że Kielce robią się miastem kebabów, na każdej ulicy kebab. Teraz do końca miesiąca mają promkę, czyli każdy kebab 2 zł taniej, no także spoko. Jest nasz kebab, wejdźmy tam sobie. A tutaj mamy cennik oraz kręcące się mięsko. Dobra widzowie, kebab zamówiony. Wziąłem sobie oczywiście giganta, znacie mnie. Mięso mieszane, sos mieszany. Także zaraz wam to wszystko pokażę. Dobra moi drodzy, mamy już naszego kebaba. Do tego oczywiście Pepsi musi być. Odpakujmy go sobie, zobaczmy co tutaj jest. Oczywiście uloteczka. Tutaj macie Ala Andin Kebab Grill. Adres Żytnia 1. To jest koło przystanku, także dobra lokalizacja akurat. No i tutaj macie cennik, za małą pitę musicie dać 18 zł, teraz jest promocja, jak sobie kupicie, macie 2 zł taniej, każdy kebab, także spoko cena za 16 taką małą pitę, ja sobie wziąłem tą mega za 33, tutaj macie tortillę, bułkę, na talerzu, boksa, kapsalona, chciałem też dla was zapiekanki tutaj przetestować, bo też mają, ale dzisiaj akurat nie było, za taka zapiekaneczka 12 zł. Dzisiaj pani powiedziała, że nie ma, także niestety tylko kebab będzie. No i tak się prezentuje ten największy gigant u nich. No powiem szczerze, że jadłem większe kolosy za tą cenę. Ten jest duży, ale nie jest jakiś super wielki. Sam lokal dosyć mały, 4 stoliki w środku. Ale dobra lokalizacja koło przystanku, także ludzie się tam przewijają. Co do mięsa, no to wyglądało słabo, taka tania kula mocy. No ale cały czas się to kręciło, ludzie brali, na bieżąco ścinane, także to na plus. Tak się prezentuje nasza pita, mamy tutaj mięso z kurczaka oraz wołowo baranie. Więc dobra, spróbujmy sobie tego. Zobaczcie sobie, w środku nawet całkiem sporo mięsa, kebab wypchany po brzegi. Nie jest on długi, ale jest taki napakowany w środku. Próbujemy dalej. Co do sosów, jest tu odpowiednia ilość, ale palą strasznie. Trzeba tutaj popijać co chwilę, no bo jest ogień w buzi. Także jak ktoś nie lubi ostrego, to zamiast mieszanego lepiej sobie wziąć łagodny. Co do surówek, mamy tutaj kapustę białą, kapustę czerwoną. No było w lokalu kilka tych pojemników z kapustą, także jest to duża różnorodność. Fajnie się to komponuje, dobrze się to je. Ta pita tutaj, mimo że taka duża, nie pęka, nie rozwala się, dobrze się trzyma w dłoni, nie przecieka, także no tutaj też plusik. Co do samego mięsa tutaj, powiem wam szczerze, że po wyglądzie spodziewałem się, że będzie tutaj gorzej. Ale dobra konsystencja, nie jest to takie mięso glutowate, jest dobrze wysmażone, przyprawione. Jest to takie mięso średniej jakości, spokojnie do zjedzenia i bez obrzydzenia. Takim gigantem za 32 zł spokojnie możecie się najeść. Podsumowując, nie ma tutaj jakichś dużych uniesień w tym kebabie, ale jest to kebab spokojnie do zjedzenia, dobra lokalizacja, blisko przystanku, także jak ktoś chce na szybko kepsika, no to takiego kebaba mogę polecić. No i to byłoby na tyle, możecie mi napisać w komentarzu, czy wyjedliście kebaba z tego lokalu i czy wam smakował. Napiszcie mi też, jakiego kebaba chcielibyście zobaczyć następnym razem, jakiego mam przetestować. No i jak się odcinek podobał, subik, łapeczka i komentarz. No ra.